Cześć wszystkim. Ja już jestem w stajni z tym panem, bo dziś będziemy mieli zadanie, żeby ogolić Hankiego. Ciekawy dzień będzie, ponieważ właśnie golimy Hankiego. On nie jest aż taki łatwy do tego, także mam nadzieję, że we dwójkę damy radę. Później na hosta wsiada Julia i ma z nim trening. Także też zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. I następnie ja wsiadam jeszcze na Hankiego, ponieważ musi się dzisiaj ruszyć. Ale żeby móc ogolić Hankiego, musimy po niego pójść. Także tam już krąży Miłosz i idzie do niego. Ja mam uwiąz i lecimy. Także ciekawy dzień. Później na leśniki i ogarniamy. Ale jest bardzo przyjemnie, słoneczko świeci. Ja wyglądam prawie jak bezdomny. Także jest cudownie. Jakie masz, tak, jakie masz nastawienie na ogolenie tego konia? Dzień dobry, tak w ogóle, bo tutaj ta pani się stresowała nagrywać, jak jestem obok. No dobrze, damy radę, nie? Tak. Hanuś jest grzeczny. Hanuś jest grzecznym koniem, ale Miłosz go jeszcze nie widział podczas golenia, także mamy parę jakby możliwości, żeby trochę ogarnąć w tym jego przewrażliwieniu dotyczącego właśnie golenia. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie musimy go oderwać od trawy. Tu jest dobrze. Co? Aha. Będziesz jasny jak po prostu koń bułany. Okej. Okay. To jest ważny element tego czyszczenia. A jak ty stoisz, to ja idę robić wysładki szybko. W paszczarni panuje mały rozgardiasz, ale na szczęście tu mamy naszą część. To nie wiem, czy jest, ale nie nasze. Także położymy to na chwilę tutaj. Ale tak, nasze jakby centrum operacyjne dotyczące wysłodków i myszy, więc zaraz będziemy szykować im pyszny czwarty posiłek dnia. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o tę paszę dodatkową, jak to nazwiemy, mysz i wysłodki, to wygląda... Hanki jest tu. Hanki dostaje wysłodki oraz mysz z elektrolitami. Wysłodki po to, żeby właśnie dodać mu takiej paszy na masę, masę mięśniową również. Tutaj mamy normalny mysz, ale z drugiej strony jest on dosyć charakterystyczny. To jest dla kłapcia, ponieważ nie ma w sobie w ogóle soi, na którą jest kłapciu uczulony, jak się okazało. I on dosyć charakterystycznie pęczynieje, dlatego kłapciu też dostaje go mniej, ponieważ jest kucykiem i nie ma to być jakby taka pasza, która ma mu zwiększyć tą objętość po prostu ciała, tylko po prostu taki trochę nośnik. Nośnik czego? Nośnik różnych dodatkowych takich suplementów. A jeżeli chodzi o Hausta, to ten najwięcej dostaje wysłodków, ponieważ one są właśnie na masę, a nie dodają aż tylu energii. Także dla Hausta jest to ważne, żeby przybrał na masie, ale żeby nie zwariował. Zostawiłam was tutaj, także mam nadzieję, że mnie słyszycie. I teraz tak, kolejnym elementem, nie potrafię dzisiaj mówić rano, to jest babka płeszczyk. My mamy ją w formie mielonej i ona jest super właśnie na przewód pokarmowy. Ogólnie bardzo dużo dodajemy właśnie suplementów, które przede wszystkim skupiają się na tym przewodzie pokarmowym. To jest proszek, wygląda w ten sposób, dodajemy po jednej miarce po prostu do każdego z wiaderek. Myślałam o tym, żeby włączyć światło. Następna sprawa to jest rokitnik. I to mamy go w bardzo dużej ilościach. Jest to wielkie wiadro, może z hipolita, ale ogólnie chodzi o pojemnik. I tego też dodajemy po jednej miarce, to jest suszony rokitnik. I on super właśnie też wpływa na problemy ze wrzodami żołądka, na właśnie przewód pokarmowy. Jest tam też dużo witaminy C, także super na zimę. I to też w zasadzie każdy z naszej trójki.
Kolejna sprawa to kolagen i to jest kwestia, która ostatnio tak naprawdę nasze konie to jedzą, innych nieszczególnie. Dostaliśmy tą puszkę od naszej pani weterynarz, której koń akurat tego nie chciał jeść i tak naprawdę to jest kwestia nastawy, kopyta, włosy, wpływa właściwie na taką sprężystość całego organizmu. Dodawałam tu również pietruszkę, suszoną marchewkę. Hanki dostał również echinacea oraz inne zioła, które poprawiają samopoczucie oraz jakość stawów mięśni i właśnie żołądkę. I teraz będziemy to zalewać ciepłą wodą. Wszystkie te właśnie części się teraz, suplementy oraz po prostu pasza się zalewa po to, żeby napęczniała, żeby mogła podwoić swoją objętość, a nie zrobiła tego w żołądku konia, bo to grozi kolką. Także naprawdę polecam, żeby mocno napęczniała przed podaniem właśnie meszu koniom. Nie wygląda to zbytnio estetycznie, ale koniom to smakuje. Haustowi jeszcze się nalewa, tutaj przemieszamy, żeby wszystko się fajnie właśnie wymieszało i mogło napęcznić oraz się namoczyć. Dodatków fajnych właśnie na tą osłonę jelit, żołądka polecam się mielniane. To zarówno w formie mielowej, mielonej, jak i oleju oraz po prostu ziaren. Wtedy trzeba to akurat jakby zalać gorącą wodą, wrzątkiem i to wtedy właśnie pęcznieje, ale to jest super właśnie dla koni. Moje kolejne zadanie, czyli znaleźć cieplejszą derkę dla Hankiego. To nie będzie łatwe, ponieważ pani Jola ma 3 szafy tej wielkości i ona jest w jednej z nich. Także musimy tego poszukać, no i przygotować mu po prostu. Także pora na poszukiwania. Że jest ona tutaj, brązowa. Z polarkiem, bo chcemy właśnie taką, żeby była zewnętrzna część śliska, jakby przeciwdeszczowa, a wewnętrzna była z polarem, bo na tą pogodę myślę, że będzie odpowiednia. Także muszę to wyjąć. Okej, okay, na pewno jest to ta. Teraz pytanie, czy to jest rozmiar odpowiedni, ponieważ pani Jola ma zarówno i pani Jola, właścicielka Hankiego, kłapcia Lariosa, ma zarówno duże konie, jak i małe. Hanki jest taki rozmiar, powiedzmy, że full cob. Kłapciu jest cob pony, a Larios był duży. No i to jest rozmiar M, 135. Ale sądzę z powietrza, jak jest w środku, bo po tym też można łatwo to osądzić, bo siwe konie po prostu, to wszystko jest wtedy siwe. Ładnie to po tym widać, a to jest brązowe, także myślę, że to może być Hankiego. Ja wiem, i nikt nie lubi, no. To chyba się trzymanie głowy konia. Podpórka. Podpórka. Jest barburka w razie z podpórką. O, jak nie fajnie, bo my mam łaskotki na szyi. Jesteśmy na placu, bo jest piękna pogoda. Jestem w samym polarze, bo znowu noszę drągi. Julce stawiam dzisiaj gimnastykę, też wam ją później pokażę, ponieważ moim zdaniem jest taka
prosta, przyjemna, a równocześnie właśnie nawet nie skomplikowana, bo przede wszystkim chcę, żeby Julka nabierała doświadczenia w szukaniu swojej równowagi i właśnie takie ćwiczenie pomaga w tym, ponieważ może skupić się na sobie, w końcu skupię na sobie, nie ma tu żadnych zagwozdek, a chcę po prostu, żeby ćwiczyła sobie na różnych dystansach. Na początku będą trzy krzyżaki, jeden skok, wyskok, później jest jedna fula do stacjonaty, jedna fula do drugiej stacjonaty i później będą dwie do stacjonaty, a później do oksera. Także proste, przyjemne i mogę nosić. Ja po prostu ogarnęłam się, jest mega gorąco i tak, Miłosz dalej goli Hankiego, a my się właśnie z Julią przygotowałam taką gimnastyczkę. Tu jest właśnie wjazd od drążka na 3, do będą kawaletki jednak 3 takie, stacjonata, stacjonata i stacjonata ostatnia, później będzie jako okser, przy czym tu są po 3 metry, tam są 6, 6 i 9. Także takie ćwiczonko. Jak mówiłam, Julka się nie zna za dobrze z haustem, także chodzi o to, żeby obydwoje zbudowali dobre, jakby wspólne wrażenie. Jeździła już wcześniej, skakała, ale dawno tego nie było, dawno nie jeździli razem, także na spokojnie będą sobie budowali dobre doświadczenie wzajemne. A ja nie wiem, co się dzieje z moimi włosami. I zapomniałam dodać, że to ćwiczenie będzie też na moim Instagramie, na który bardzo, bardzo zapraszam, ponieważ... Dlaczego zapraszam? Ponieważ właśnie będą się tam pojawiać co tydzień takie właśnie grafiki z opisanym jakimś jednym ćwiczeniem ujeżdżeniowym bądź skokowym, prostym, dostosowanym w zasadzie do każdego poziomu wytrenowania. A dziewczyny chciałam powiedzieć, a house to zuk. Nie, ościu klasycznie robi kupę w galopie, także muszę lecieć sprzątać. Nie ma to jak dola trenera. Mów do niego! Treningi ogarnięte, znaczy trening. Teraz Julka tam jaglasz tym razem. Ustawia własną gimnastyczkę. Hałściu bardzo fajnie chodził. Miał troszkę energii, ale jest, tak jak mówię, śliczna pogoda, także te konie po prostu trochę im dzisiaj palma odbija. Ale fajnie, taka prosta gimnastyka. Haust mógł poćwiczyć sobie kwestię właśnie szeregu, bo miał taki idealnie, naturalnie podany. Idę pomóc im, ponieważ Hanki podobno jest niegrzeczny. Pokazujemy z jednej strony, z drugiej numer. Tak, ale wiesz, że tu musimy dogolić? Wiem o tym. Okej. Okay. Tak? Jeszcze no, niżej? Tak. Dobrze. To poprawimy. To druga, z drugiej strony nie pokazujemy. Okej. Okay. Hanki po prostu musiał przejść i troszkę z emocji ochłonąć z golenia. Tak. Teraz będzie lepiej. No, to już Pani idę. Będzie chciała przynajmniej. Tak, będziemy już obok. Będziemy wsparcie emocjonalne. To chodźmy. No niestety Dudek nie jest w najlepszym nastroju na zmianę fryzury. Są nam takie, nie wiem, 2% jego ciała do ogolenia. Znaczy z tego, co chcemy ogolić. Aktualnie jestem na spacerze uspokajającym i nas i jego. Bo staramy się zachować bardzo dużo cierpliwości. No ale czasem sytuacje są ciut mniej bezpieczne. Z tego, co próbowaliśmy, to już są takie tabletki uspokajające na bazie ziół, które zawsze nam fajnie działały. Wykorzystaliśmy również naszą tajną broń, czyli lizawkę, która trochę pomaga, oraz dudkę, jeżeli chodzi o tych, co nie są do końca pewni, jeżeli chodzi o działanie i to, jaka jest reakcja konia na dudkę, to odsyłam do Global Vetu. Mają ten fajny wpis właśnie dotyczący dudek. No i nic, no. Chwila przerwy i mam nadzieję, że to skończymy, bo już tylko minimalnie zostało rzeczy do zrobienia. Dlatego, że okej, pewne nierówności są, to się wyrówna też z biegiem czasu.
to mamy tutaj właśnie plecy i trochę szyję. I to jest wszystko, panie Dudku. Przejąłem kamerę na chwilę. Basia galopuje na Hankim. Wystąpiły drobne problemy przy goleniu, mianowicie Hanusz powiedział, że już ma dosyć i nie pozwolił sobie dokończyć, a zostało nam dosłownie troszkę na grzbiecie i przy szyi. No ale Hanusz mówi nie, niestety. Ale może się teraz trochę zmęczy i odpuści i da nam chwilę. No tak to sobie patataja. Efekt końcowy, chociaż Hangi się średnio spisał, ale ma śliczny kolor, także przynajmniej tyle. Tu niestety zostało troszkę do, jeszcze do golenia. Na szczęście jest pod czaprakami i wszystkim, także tego nie widać. On też się za niedługo wyrówna, więc mam nadzieję, że będzie ok. Znaczy jest ok, ale nie wiem, co mu siadło do głowy dzisiaj, ale jest jakby przewrażliwiony strasznie. Okej, jak już wszystko mamy ogarnięte, jeżeli chodzi o konie, teraz musimy pochować jeszcze derki i zrobić taki ogólny porządek. Tak, teraz kończę uzupełnianie meszy i wysłodków, które mogę im dać. Chodzi to Henki dostaje jeszcze teraz Hipomun, to jest kwestia takie odporność, po prostu na tą zmianę temperatur. Do tego dostaję oleje, kukurydziany, chociaż o to ma kokolin, a House dostaje kukurydziano-lniany. Do tego jeszcze Hangi dostaje drugie witaminy, tak zwane kulki mocy, czyli preparat, który ma mocne właściwości odkwaszające. Jeszcze dostają łuski słonecznika. Hanki tutaj House przedtem też dostawał Biosel, czyli to jest probiotyk. I w zasadzie to tyle. Barbara. Tak, jakbyś to podsumował dzisiejszy dzień? Było bardzo fajnie. Goliliśmy Hankiego łącznie z 4 godziny. Mhm. Nie do końca się udało, ale to zawsze doświadczenia. I tak, super było. Tak, bawiliśmy się, ale jest zjedzone jedzonko. Tak, bardzo smaczne zresztą. Tak, pora teraz na jeszcze szybkie zakupy. Będziemy piec fondantę czekoladowego, ale to już jest koniec na dziś. Tak. Także popołudniowy chill, wracamy do domu i odpoczywamy i staramy się zregenerować psychicznie po dzisiejszych wydarzeniach. Ja jutro jadę jeszcze do stajni i porozmawiam sobie z Hankiem, ale to też on nic nie robił takiego na złość, także to nie, nie było... Nie no, w ogóle, absolutnie. No nie robił, on jest grzecznym koniem, takim tak, kochanym. Tak, tylko nie dzisiaj. No bał się trochę, bo jest taki wrażliwy. Tak. Naprawdę, jest wrażliwym koniem. Także zobaczymy, mam nadzieję, że wszystkie nierówności szybko się zrosną, jeżeli chodzi o zarosną. Było równo i przy grzywie, nigdy mi tak nie wyszło przy tak. grzywie jak dzisiaj. Jakby jestem z tego dumny. Pewne szczegóły są super, jak na przykład zadnie nogi mega nam wyszły, tobie wyszły. Również to właśnie przy grzywie, ale... No nie udało się no, tego grzbieta. Jeżeli chodzi o plecy, to myślę, że Hanki jest już też trochę taki przewrażliwiony z powodu tych zmian siodeł i tak dalej, że go to kiedyś bolało i po prostu ma takie negatywne wspomnienia. Także ma też swoje usprawiedliwienie, jest tylko zwierzęciem. Nie zmieni... Znaczy po prostu będziemy musieli mu... Jest tylko zwierzęciem, powiedziała. No trzeba mu po prostu wytłumaczyć, pokazać wielokrotnie i na spokojnie, że jest bezpieczny i że nic się nie dzieje. Tak jest. Dobra. To dzięki wielkie. Pa, pa. Subskrybujcie ją tutaj. I Instagrama tak samo, bo ona o to nie mówi i nie prosi nigdy. A zawsze możecie, prawda? Tak tam
gdzieś na dole zapewne. Tak. Dobra, dzięki wielkie i pa. Cześć. Pa.